Witam wszystkich. Dzisiaj zrobimy sobie paczki wieprzowe prosto z uboju. Dostaliśmy kilka żołądków. Znają życie. Na pewno wśród nich jest troszeczkę majeranku. Dlatego w ciepłej wodzie dobrze wypłukamy. Tu szykowałem sobie w garku 3 litry zimnej wody. Troszeczkę soli. Octu jakieś 50 do tego garka. Myję te flaki, te żołądki, bo flaki będą później. O proszę, jak są dokładnie wypłukane na uboju. Myjemy żołądki dokładnie pod ciepłą, bieżącą wodą. Wrzucimy je później do tego garka. Ocet ściągnie z nich szlam, ściągnie z nich śluz. I później będziemy gotować. Nasze żołądki leżykowały jakieś 3 godziny w wodzie z solą, z octem. Od razu widać, jaka woda zrobiła się gęsta. Śluz z żołądków, można powiedzieć, że zszedł. Dlatego teraz wypłukamy je jeszcze raz pod bieżącą wodą. Wkładamy do garka. Do garka znowu wleję jakieś 3 litry wody. Teraz bez przesady, ale dosłownie parę kropel octu. I przystąpimy do gotowania. Nasze żołądki się gotują, jeszcze pokrywką nosi. Pogotujemy tak około godziny, może nawet nie całej godziny. Później będziemy obierać zbony zewnętrzne z tak zwanego szlamu. Myślę, że po godzinie gotowania są odpowiednie, żeby teraz wystudzić i ściągnąć w bolę zewnętrzną. Także wleję za chwilę do zlewu, zaleję sobie zimną wodą i będę ściągnął z nich szlamowinę, błonę. Nasze żołądki są porządnie wygotowane, troszeczkę sobie wystudziłem. Teraz ściągam z nich całą tą bonę zewnętrzną. Jest dobrze ugotowany, ładnie wszystko wchodzi. To jest warstwa wewnętrzna żołądka, która ma komplet. Z wnętrznościami, z treścią pokarmową. Proszę, nasz żołądek jest czyściutki. Został samego mięsień wewnętrzny. I tak robimy z każdym z nich. Nasze żołądki są ugotowane, wystygnięte, więc trzeba je teraz pokroić w paseczki i za chwilę zaczniemy przygotowywać wywar. Nasze żołądki mamy ładnie pokrojone w kawałeczki. Czyli na razie odstawiamy je na bok i przystępujemy do gotowania wywaru. Żeby wywar był dobry, ważną rzeczą jest, żeby mięso ładować do zimnej wody. Nie do gorącej, ponieważ gorąca woda zaraz hartuje, zamyka pory
No i wtedy jest dobrej jakości mięso, a my chcemy dobrej jakości rosu. Wołowiny nie lubimy, dlatego wywar robimy na kurczaku i na wieprzowinie. Kurczaka mamy takiego, że tak powiem, podwórkowca. To nie jest żaden broiler, tylko zwykły kurczak ze swojskiego chowu. Idzie po całości, tylko skrojone na małe kawałeczki. Trzy plastry karkówki. Karkówka jest poprzerastana tłuszczykiem, dlatego da też dobry smak. Do tego pietruszka, marchewka, dosyć spora ilość pory, natka pietruszki i powinien iść jeszcze lubczyk, ale niestety nie udało nam się go zakupić. Liścia laurowego może rzucę zaraz. Ziele angielskie i sól. W późniejszym czasie, co żeby być później, doprawimy pieprzem, słodka papryka, gałka muszkatołowa. To wszystko. Godzinkę gotowania za nami, więc powoli czas, żeby opróżnić garnek. Warzywka są w 100% miękkie. Wieprzowa karkówka też jest w 100% miękka. Natomiast kurczaczek, ponieważ to jest prawdziwy dzikus, taki z podwórka, podejrzewam, że jest jeszcze twardy. Ale wyciągniemy go też i jakoś sobie z nim później poradzimy. O, tak jak mówiłem, jeszcze nie jest do końca miękki. To mięsko wszystko będzie obrane i później pokrojone w drugą kostkę i z powrotem wrzucone do naszych fleczków. Warzywka oczywiście też się nie zmarnują. Zrobimy z nich jakąś sałateczkę. Także musimy wszystko odłowić, żeby w garku został sam wywar. Trochę nam to czasu zajmie, ale ogarniemy to. No, marchewka nawet jest przygotowana. Ale kurczak, tak jak mówiłem, jest twardy. Czego nie wyciągniemy widelcem. To za chwilę użyjemy, no, chyba nie za chwilę, tylko już. Użyjemy innego sprzętu. Dobra. Zostawiamy sam rosołek. Teraz do tego rosołku wrzucamy nasze prędzej przygotowane, pokrojone żołądki wieprzowe. Na bardzo wolnym ogniu niech już się powoli gotują. A tu już mam uszykowane kolejne warzywka, które będą starte na tarce. Cebulka później ze smażce. Koncentrat. Papryczka czerwona, pieprz, majeranek. Także za chwilę lecimy dalej z tematem. Udało się pokroić nasze mięsko. Nasz twardy kurczak i karkóweczkę. Wrzucamy to do środka.
do naszych żołądków. Teraz już mogę dodać koncentratu pomidorowego. Jedna taka puszeczka w zupełności starczy, ale ponieważ my lubimy mocno pomidorowe, dodajemy dwie. Na razie je tylko wysprawię. Oczywiście później jeszcze troszeczkę przepłukam wodą i wleję wszystko do środka. I teraz tak, gałka muszkatołowa do smaku, jak to lubi. Może nie będziemy się tu bawić, jak małe dzieci. Oczywiście flaki muszą być pikantne. Także pieprz. I to dosyć spora ilość. Czerwona słodka papryka. I na razie szczypnę majeranku. Resztę majeranku na ostatnie 5 minut gotowania do smaku. A tymczasem odpalam sobie drugi palnik, na którym mam dosłownie malutką kosteczkę masełka. W tą kosteczkę masełkę idzie pokrojona cebula, żeby ją ładnie zeszlić. I jak cebulka się zeszkli, dodamy do tego również naszą startą pozostałą ilość marchewki i pietruszki. Ale to za chwilę. Zamieniłem palniki, ponieważ tu z przodu mam lepszy, szybszy power, więcej mocy. A na wolnym ogniu gotuje się nasza zupka. Cebulka myślę, że się w miarę dobrze zeszkliła na masełku. Dlatego teraz dodam do niej nasze starte warzywa. Później sobie resztę wygarnę. Ciężko mi tu samemu, operując i kamerą, i cokolwiek robić. I tak powiedzmy, że 10 minut myślę, że podduszę je troszeczkę i wtedy powędruję z powrotem do naszego garnuszka. Nasze dożywka, a mianowicie marchewka z pietruszką, cebulką uprażone, posmażone na masełku. Teraz wrzucimy je do naszego jara z resztą. Jeszcze znaleźć dosyć. Na tą samą patelkę, której teraz nie myjemy, bo na niej jest cały smak. Kolejna maleńka kostka masła. Ja już mam tu ją przygotowaną. I będziemy robić do smażki. Do masełka powiedzmy, myślę, że dwie płaskie, naprawdę płaskie, duże łyżki stołowe
zupełności wystarczy na taki nasz 5-litrowy garnuszek. Troszeczkę tą mąkę musimy przesmażyć, posmażyć, przyrumienić. Myślę, że około minuty i maksymalnie półtorej minuty wystarczy. Myślę, że jest gotowa. Drugi palnik już wyłączyłem w międzyczasie, na którym mamy nasze flaczki. Rzucam go z powrotem do przodu. Zmniejszamy gaz. Teraz zmniejszamy ogień na minimum i przez minimum 30 minut niech sobie to tak powolutku pyrta. Nasze flaczki tu na bardzo wolnym ogniu pracują. Przed chwilą dosypałem jeszcze szczyptę majeranku. Czegoś mi tu brakowało, ale to jest tylko i wyłącznie moje spostrzeżenie. Dosypałem szczyptę suszonego czosnku mielonego. Myślę, że nasze flaczki są gotowe. Intensywnie gęste, pomidorowe. Także bez kaszelu można je nakładać na talerz. Oczywiście przyznam się, że w międzyczasie jeszcze takich niegotowych zjadłem ze 3 talerze. Do tego bułeczka i jest bajeczka. Są to jak najbardziej flaczki naturalne. Bez kostek rozołowych, bez żadnej magii. Każdy robi jak chce. Ale pamiętajcie, że w magii, w płynie i w kostkach rozołowych macie całą tablicę Mendelejewa. Same E. Smacznego.